Kilkanaście minut po wygranym meczu Anwilu ze Sportino. Moim gościem tym razem jest zawodnik Anwilu Wojciech Barycz. Panie Wojtku, na początek powiem tak, widać było, jeśli chodzi o pańską grę przed ligą, to było tak kiepsko, ale w lidze powiem, że Wojciech Barycz wyraźnie odżył. Czy zgodzi się pan z tym? Znaczy wiadomo, są mecze słabsze, gorsze. Te słabsze były podczas sezonu przygotowawczego. Udało się, że te pierwsze mecze z sezonu były lepsze. Teraz dzisiaj troszkę słabszy mecz, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej znowu, że wrócę na dobry tor. Teraz dzisiaj mecz ze Sportino Derby Kujaw, mecz wygrany wysoko, ale wcale tak wysoko nie musiało być. Troszeczkę ta gra chyba szwankowała, mało gry pod kosz. Wy Wysocy mieliście tak naprawdę dzisiaj bardzo mało piłek. Czy to tak miało być, czy to tak z meczu po prostu wyniknęło? Właśnie mieliśmy mieć coraz więcej piłek, tam trener krzyczał, żeby bardziej pod kosz grać, żebyśmy grali pod kosz i zdobywać punkty z faulem, bo tam grali zawodnicy wolniejsi od nas. No ale niestety ułożyło się jak się ułożyło. No. Mało podań pod kosz było, w sumie oni bardzo agresywnie bronili, można było być na poręczy faulu, a nawet z faulem, więc ciężko było tam się nam przebić. Kolejne pytanie dotyczące pańskiej gry. Na początku było troszeczkę w pańskiej grze asekuracji. Wiadomo, te kontuzje poważne, noga trzeba trochę oszczędzać. Czy teraz to już będzie wyglądać tak, że Wojciech Barycz już nie będzie odstawiał nogi, włoży ją w największy kocioł i będzie grał na 110% fizycznie pod koszem? Staram się zawsze grać jak najlepiej potrafię. Jeśli chodzi o to wstawianie noga w kocioł, na pewno będę w stronie od tego, ale staram się robić wszystko, co mogę na boisku jak najlepiej. Grać mocno, twardo. Czasami po prostu jest, nie, na głowie siedzi ta kontuzja i trzeba po prostu troszkę oszczędzić nogę. Wiadomo, noga czasami puchnie po tych cięższych treningach w tygodniu. Później jest moment, żeby noga się zregenerowała. I przed meczem już noga już jest w porządku, więc można dobrze grać. Prawda? Na odstresowanie powiem tylko tyle, że dzisiaj poleciłbym galę boksu. Jaki typ? Gołota czy Adamek? Szczerze powiedziawszy, się dopiero dowiedziałem się o tej walce, ale mi się wydaje, że jednak Adamek. W takim razie nie trzymam i życzę mi jego oglądania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.